Przede wszystkim z tej strony Alien i jesteśmy dzisiaj w Starsteju. Jesteśmy w mieście Jorvik, a dokładnie na placu Aiden, ponieważ mamy tutaj dzisiaj kłócącą się parę, no i jakąś tajemniczą sofę. Słuchajcie, no ta tajemnicza sofa jest bardzo tajemnicza. Ja tutaj sobie coś pierw zrobię jeszcze, zanim ogarniemy tą sofę. Będziemy teraz robić bardzo krótkie filmiki, bo chciałabym sobie, wiecie co, żebyście mieli taki przeskok, wiecie, długi filmik, krótki filmik. Po co robić długie, długie filmiki, żeby was zanudzać, więc było ostatnio bardzo, bardzo długo na początku Jorvik, miasta Jorvik, więc teraz będziemy robić filmik z tą parą, filmik z tamtą panią, która stoi obok i chce nam coś tam dać z farmami i inne tam, wiecie, z panią inspektor też będzie inny filmik, będzie to po prostu po kolei robione, bo nie ma sensu was zadudzać. No to dobra, to już przechodzimy do czytania. Hej sąsiadko, wybacz za cały ten hałas, ale prowadzę ze swoją dziewczyną dyskusję na najbardziej znienawidzony temat. Och, nie jesteś naszą sąsiadką? No dobrze, kim jesteś? Rozumiem, miło cię poznać, Lilian. Mam na imię Adam. Jak widzisz, razem z moją dziewczyną przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. To pierwszy raz, kiedy mieszkamy razem i uważam, że będzie cudownie. Oj, będzie, uwierzcie mi. Problem w tym, że mamy jedną małą sprawę, która przeszkadza nam w sielankowym życiu. Jest to przeklęta sofa. Waży tonę! Joanna, moja dziewczyna, jest teraz zdrowo wkurzona, ponieważ wydaje jej się, że wniesienie sofy po schodach do mieszkania jest niczym bułka z masłem. Okej. Okay. Być może pomożesz mi przekonać ją, że możemy znaleźć lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o wciągnięcie sofy po schodach. Moje ręce są tak zmęczone po całym dniu ciężkiej pracy. Wierzę. Dobrze, idziemy do Joanny. Widzę, że spotkałaś mojego chłopaka nie do użytku. Ojejku, ojejku, no nie wiesz czasem. Lilian, słyszałam wszystko, o czym ty i mój ukochany chłopak rozmawialiście. Skoro jest ukochany, dlaczego mówisz, że jest nie do użytku? Adam uważa, że jestem dla niego niemiła, bo jesteś. Skoro zmuszam go do wniesienia na górę więcej niż dwóch pudeł. Jesteś niemiła nadal. Joanna mierzy wzrokiem Adama. Zatrudniliśmy kilka osób, które miały przenieść meble. Musieli zapomnieć o sofie, która nadal nie jest w mieszkaniu. Podniesienie małego mebelka nie może być takie trudne, prawda? Małego mebelka. Czy ty się słyszysz? Dobrze, skoro mój ukochany chłopak zamierza nic nie robić, ty i ja musimy rozwiązać ten problem po swojemu, prawda, Lilian? Nie. Wygląda na to, że jesteś ogarniętą osobą. Och, jak miło. Rozumiem, że on nie jest ogarnięty. Spoko. Ależ normalnie. Jak wniosłem sofę po schodach do mieszkania? Przywiązać ją do liny? Wyśmienicie. W ten sposób wciągniemy sofę do mieszkania. Bułka z masłem. Co za szczęście, że pojawił się ktoś, kto miał pomysł na rozwiązanie problemu, zamiast narzekać na zmęczone ręce. Ojejka. Joanna lodowatym wzrokiem patrzy na Adama. Wydaje mi się, że pamiętam, jak ktoś wspominał, że wrzucił na śmietnik linę. Tutaj zaraz za rogiem. Jeśli ty przyniesiesz linę, Adam przywiózł linę do sofy. Sorry, bo za szybko klinęłam, zanim przystałam. Dobrze, postara się, aby Adam przywiózł linę do sofy. No dobrze, no to lecimy, słuchajcie, grzebać w śmieciach. Tak nam każą. Jak widzicie, nadal jestem smarkata. Ani śladu po linie. Jej, znalazłam linę. Grzebanie w śmieciach jest tak super po prostu. Oj Boże, Boże, ludzie, ludzie. Naprawdę. Dobrze, mamy linę.
Lilian, muszę przyznać, że rozwiązanie jest naprawdę sprytne. Podaj mi linę, a ja pokażę ci, jak przywiązać ją w najlepszy sposób. Momencik. O, słuchajcie, idzie. Przerwy na smarkanie tak bardzo. Dobra. Spójrzmy, wydaje mi się, że chodziło o coś z uszami królika. Lila powinna być... Ech. Co to? Oczywiście, że wiem, jak zawiązać linę. Linę wokół sofy. Robiłem to 1000 razy. No to jasne. Adam coś szepcze. Okej, okay, nie mam pojęcia, jak to zawiązać, ale nie powiem mi ładnie. Czy możesz mi pomóc? I ona i tak myśli, że jestem bezużyteczny, skoro nie potrafię wnieść sofy po schodach. Co nie jest wielbłąd, tylko człowiek. Jeśli mi pomożesz, jak odwdzięczę się czymś naprawdę super, będziesz ja. Proszę, weź linę i obwiąż nią sofę. No tak, bo ja umiem wszystko najlepiej. Ja zajmę się Joanną, żeby nie zauważyła, że to nie ja przywiązałem linę. No na pewno, okej. Okay. No dobrze, super. Okej, okay, no to super. Siups. No, halo, przywiązałam tą linę, czy nie przywiązałam? Chyba nie umiem też tego przywiązać. Halo, chciałabym przywiązać linę, proszę pana. Proszę pani, o, wiążę linę. Jej! Jak to zaraz pierdyknie, że to się zmieści w to okno. Jep, pierdykło. Haha! Okej. Okay. Przeklęta sofa! Nie zmieści się przez okno. No, no, racja. Twój plan był naprawdę wspaniały, ale naprawdę próbowaliśmy już wszystkiego. Poddaję się. Będziemy musieli dać radę bez sofy. No i na czym wy się będziecie przytulać? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nadal mamy super krzesła, na których możemy siedzieć, niczym para królewska i oglądać telewizję. Och, nie mogę się doczekać, aż usiądę i poczuję się jak w domu. Oj, zazdroszczę ci. Znaczy, i współczuję, zazdroszczę, bo to jest fajne uczucie, jak naprawdę macie przeprowadzkę i już po prostu usiądziecie, wszystko się zrobi i poczujecie się w domu. Super uczucie. Och, masz rację, nagroda. Wiem, możesz wziąć sofę i tak tam nie mamy na nią miejsca, dlatego możesz ją sobie zabrać. Dzięki, Lilian! I sofa poszła. Oni się dalej kłócą. No nie wierzę. A ja mam sofę, słuchajcie, mam sofę. Ta sofa jest, słuchajcie, bebel, typ przedmioty i tutaj mamy do użytków w przyszłości. Ograniczeń na razie nie ma, ale myślę, że jakieś będą. Także słuchajcie, no, jestem ciekawa, co Star Stable wymyśli, jeżeli chodzi o meblowanie rzeczy. No, myślę, że nas gdzieś tam posłuchali i faktycznie coś ciekawego dla nas wymyślą. Tu jaki ładny ten graffiti. Zaraz pójdziemy obejrzeć, ale pierw kupię dla moich konisiełów. Mam trochę kaski, kupię badanka. Ej, no. Trochę drogie te itemki, no szkoda, że nie staniały, skoro koni jest coraz więcej do utrzymania. Dobra, kupiłam moim koniszkom jakieś tam dobre rzeczy. A teraz pójdziemy sobie zobaczyć, czy jakieś graffiti jest, ale ładne, słuchajcie. Ta lampa tu przeszkadza trochę. Ale ładne. A, kobieta Aiden. No. Dobra. Moi drodzy. Także tutaj się pożegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, taki króciutki. W przyszłym odcinku myślę, że możemy pójść do tej pani, albo ewentualnie do innych osób. Takie, wiecie, epizody będziemy robić. Tak myślę, że będzie sensowniej. Dobrze, do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable.